Jak najbardziej myślę, że zasłużona, jeżeli możemy posiadać piłkę, możemy dać tą piłkę, potrafimy strzelić bramki, to tak to się kończy, jeżeli nasz jeszcze bramkarz nie potrafi w prostej sytuacji ocenić, nie jest skoncentrowany, to tak kończy się mecz wyjazdowy. Myślę, że dla kibiców to był ciekawy pojedynek, bo w miarę otwarta gra, dużo sytuacji podbramkowych. Szkoda, że przegraliśmy. Myślę, że w lidze oby nie był to bój w ostatnim meczu ratobójczy o ten awans. Najlepiej, żeby Bejherowo bądź Rumie awansowały wcześniej, żeby Kotwica się nie liczyła już w tym pojedynku o drugowik. Cieszy awans do następnej rundy, ale martwi mnie postawa dzisiaj naszej drużyny na boisku. Uważam, że zagraliśmy poniżej oczekiwań. Zagraliśmy słabo, nie ma co się ukrywać. Zwycięstwo się nie powinno sądzić, ale musimy zagrać w sobotę w meczu z Drawą zdecydowanie lepiej, gdyż za dużo dzisiaj było słabych punktów. Przegraliśmy 1-0, strzeliśmy kuriozalną bramkę, prezent bramkarza młodego Orkana. Potem strzeliśmy dwie bramki. Myślę, że mecz był w miarę ciekawy, ale styl, w jakim byśmy to odnieśli, to mnie troszeczkę niepokoi. Musimy sobie porozmawiać, bo 4 kolejki do końca, my musimy być bardzo, bardzo skoncentrowani i musimy być monolitem, a dzisiaj tego nie było widać. Mówię, jesteśmy w kolejnej fazie pucharu, ale musimy się, nasz styl grania musi ulec zmianie. Jeśli chcemy się liczyć, to zero.